Hej, witam Was w moim filmie, zapraszam na kolejny makijaż. I dzisiaj zrobię dla Was makijaż wykonany, będzie on kosmetykami, których nie lubię, które nie przypadają mi do gustu, które w jakiś sposób tam się u mnie nie sprawdzają, które po prostu u mnie w kufrze są tak zwanymi bublami i sięgam po nie po prostu bardzo rzadko lub wcale. Sięgam właśnie po nie w ostateczności, jeśli po prostu muszę. Oczywiście te kosmetyki, znaczy opinia o tych kosmetykach to jest tylko moja opinia, to jest tylko moje zdanie. Absolutnie musicie się z nim zgadzać, to jest po prostu, jak powiedziałam wcześniej, moje zdanie tylko i wyłącznie. Możecie uważać, że powiedzmy po tych, które będę używała, czy cienie są po prostu świetne. U mnie się nie sprawdziły i po prostu, no tak to wygląda, naturalna rzecz. Zacznę się od twarzy i zrobię sobie całą twarz, tak jak zwykle to u mnie nie jest. Czyli robię całą twarz, łącznie z konturowaniem, łącznie z pudrowaniem. Potem na końcu przejdę sobie do oczu. No i co, zaczynamy. I zacznę sobie, tak powiedziałam wcześniej, od twarzy i użyję podkładu, który u mnie jest podkładem po prostu na ostatnim miejscu z ostatnich. To jest podkład, po który nigdy w życiu już nie sięgnę. I to jest Fluid z Be Beauty, czyli to jest ta biedronkowa firma i on nazywa się Makeup Cover i jest w odcieniu 02 naturalnym i ma on być kryjący, bez efektu maski, ma mieć aksamitną konsystencję. Wszystkie te trzy, czy to po prostu nadają się do kosza, perfekcyjne krycie brak, bez efektu maski, no oczywiście bez efektu, bo nie ma krycia i aksamitna konsystencja wątpię. To jest podkład z tej grupy, gdzie nienawidzę takich podkładów, że nakładam je na twarz i jakby barwią one tylko skórę, ale nie przykrywają totalnie nic. Czyli nawet najmniejsze przebarwienie, jakie macie na waszej skórze, zostaje totalnie na wierzchu. I ja będę sobie ten podkład łączyła z drugim moim nieulubieńcem. To jest Rimmel Match Perfection i mam w kolorku 010 Ivory. I to jest podkład, którego ja nie lubię ze względu takiego, że bardzo na mojej twarzy się lepi. Nie lubię podkładów, które cały czas czuję, jeśli dotknę się po prostu w twarz. On właśnie jest z tego gatunku podkładów, ale w połączeniu z tym, ponieważ ten jest dość ciemny, ten jest bardzo jasny. Nawet powiem Wam, udaje mi się uzyskać dość fajny kolor i dość spoko krycie. To chyba dzięki temu Rimmelowi to krycie właśnie jakiekolwiek w ogóle powstaje. I połączę sobie te dwa podkłady i nałożę na twarz. Różnica, w kolorach widzicie, jest ogromna. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jeden jest bardzo biały, drugi jest po prostu opalony. Ale właśnie dzięki temu, że połączę sobie ze sobą, mogę uzyskać naprawdę bardzo fajny odcień podkładu. I mimo, że te podkłady jakby osobno zupełnie są do kosza, to razem można powiedzieć, że są znośne, że naprawdę bardzo fajnie wyglądają razem. I nie wiem, jakim cudem one się tak ze sobą łączą, że tak wyglądają ładnie, tak ładnie jakoś ta skóra z nimi wygląda, chociaż powodują, że nasza skóra się bardzo szybko świeci. Teraz czas na korektor i ja niestety nie mam korektora, czy niestety, nie mam korektora, którym jest korektorem stricte pod oczy i go nie lubię, nie mam takiego korektora. Dlatego użyję sobie takiego sticka z Kobo i to jest korektor jakby w sztyfcie i on ma numerek 102 Sand. I to jest korektor w takim, jak powiedziałam wcześniej, sticku, który się co chwilę zacina. I to jest odcień taki bardzo ładny, naturalny. Jednak on mi nie pasuje z tego względu, że bardzo moją skórę potrafi przesuszyć i jest bardzo klejący jakby dotyku i nie zastyga. Cały czas jest taki po prostu świeży na naszej twarzy, ja nie lubię tego efektu. Kolor jest fajny, mimo że to jest chyba ten najjaśniejszy, nie jestem pewna, ale ten na pewno jeden z jaśniejszych. Wcale nie jest tak jasny, jakby się mogło wydawać. Krycie jest również średnie, trzeba nałożyć naprawdę sporą ilość, żeby w ogóle cokolwiek widać, że on nam na twarzy przykrywa. I to jest, mimo że jest dość ciężki, to jest bardziej kamuflaż niż korektor, to po prostu, jak powiedziałam wcześniej, nie mam niczego innego, co byłoby po prostu dobre pod oko. Jest bardzo tłusty i bardzo lepki, taki mokry. Klepię go sobie palcem, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, on jest dość, dość ciężkim korektorem. I żeby się ładnie mi tutaj wtopił w skórę, to po prostu palec będzie do tego najlepszy. Teraz czas na konturowanie twarzy i do konturowania użyję sobie również produktu Skobo. I to jest również ten stick, to jest taki, pamiętacie, kiedyś wyszła taka seria właśnie takich do konturowania kredek, powiedzmy, sticków i to jest, tam były trzy odcienie,
trzy odcienie. Ja mam tą dwójeczkę, czyli był najjaśniejszy, taki właśnie bardzo jasny beżowy odcień. Była ta dwójka i był kolorek numer 3, czyli to był taki bardzo mocny, już ciemny bronzer, typowo właśnie do opalenia skóry. Ten stick jest typowo do konturowania, czyli do robienia cieni na naszej twarzy i on właśnie nazywa się dwójka, czyli shading. I shading, przepraszam. Dwójka, czyli shading i dlaczego go nie lubię? Dlatego, że mimo, że on ma kolor przepiękny, zobaczcie jaki ma odcień, on ma idealny kolor do konturowania twarzy, po prostu jest perfekcyjny. Nie lubię go dlatego, że jest dość tępy, to nie jest takie masełko, które delikatnie nam się rozprowadza na twarzy, jest po prostu pięknie. On się ciężko rozciera, trzeba naprawdę mieć bardzo dobry pędzel, żeby go dobrze rozetrzeć i nie stworzyć sobie przy tym żadnej plamy. Bo on mimo, że już go rozetrzecie, to widać jakby pod, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, pewnie nie. Ale na żywo zobaczycie na własnej skórze, że po prostu on robi takie mikroplamki i po prostu nie rozciera się jakby równomiernie. Ja nałożę go jakby wszędzie tam, gdzie normalnie konturuję swoją twarz, również na nos i tutaj właśnie na czoło i na skronie. I ja go rozetrę go pędzlem do tego idealnym i to jest pędzel z Nancy P01, to jest taka duża kulka, jak widzicie. Ja go rozcieram, trzeba się naprawdę dobrze namachać, żeby ten korektor, ten sztyft, kamuflaż po prostu na twarzy rozrzeć tak, żeby nie było plam. Jeśli nie macie wprawy w konturowaniu stickami lub na przykład to jest Wasz pierwszy produkt do konturowania twarzy, na pewno się zawiedziecie, ponieważ tu jest tak, stopień trudności jest taki, że musicie wiedzieć w którym momencie nacisnąć pędzlem bardziej, w którym mniej. Bo to robi tutaj przy tym produkcie ogromną różnicę. Widzicie, on niby się rozciera ładnie, ale widać, zwłaszcza na policzkach, że tworzy po prostu takie nieestetyczne placki i nie wstapia się ładnie z podkładem. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, kolor jest cudowny. Uwielbiam ten produkt kolorystycznie, mimo tego, że używam go bardzo rzadko, bo wkurza mnie, jak długo trzeba po prostu się bawić z tym, żeby rozetrzeć go na twarzy. Jeszcze założyłam teraz, że on jakby tak zbiera się, tutaj będzie była jego największa koncentracja, bardzo ciężko to rozetrzeć i robi nam się po prostu taki ciemny cień, jakby brudny placek na twarzy. Mimo, że naprawdę twarz po wykonturowaniu wygląda po prostu pięknie. Ale trzeba się namęczyć. Wrócę sobie jeszcze do tego korektora w sztywcie i nałożę go na środek nosa, ponieważ tutaj mam oczywiście za ciemny ten kawałeczek i rozetrę go po prostu palcem. Ok, właściwie twarz mamy wykontrowaną na mokro, nałożony jest podkład i teraz sobie to wszystko zagruntuję, czyli przypudruję pudrem, który u mnie się nie sprawdził, to jest PZ. On był na ten sposób. I to jest ciepły beż i to jest puder rozświetlająco-kryjący, rozświetlania brak, krycia, no powiedzmy, różnie to z tym bywa, zależy jak jest podkład. Jeśli podkład Was uratuje, to spoko, ale sam ten puder nie da sobie rady. I ja nie lubię go z tego względu też, że mam skórę, która jest mieszana. No tłusta jest oczywiście, to gdzie wszędzie wszyscy mają tłustą skórę, czyli czoło, te okolice nosa i broda. I ten puder nie matuje zupełnie. Dla mnie to jest po prostu tylko i wyłącznie matowienie, nie wiem ile to trwa, godzinkę może jesteście matowe, a potem to już po prostu świecicie się bardzo. I nałożę go tak o troszeczkę, wbiję w moją skórę, żeby jednak to matowienie było troszeczkę dłuższe. I nałożę również pod oczami, wszędzie tam, gdzie był podkład. I teraz czas na brwi i ja do brwi użyję sobie paletki takich 15 cieni, to jest paleta z jakiejś chińskiej strony, dostaję ją pewnie wszędzie, na AliExpress i tak dalej. I tu jest paleta, która zawiera 15 matowych odcieni i są to głównie brązy, jest jedna biel i taki jeden, powiedzmy, czerwony, bordowy odcień. I ta paleta, nie lubię z tego względu, że ona ma bardzo suchą konsystencję. Nakłada się te cienie ciężko na powiekę, bardzo ciężko je rozetrzeć, żeby nie tworzyć po prostu jeszcze większych placków niż na początku. Im bardziej dokładamy tego odcienia, tym większe plamy nam się robią. I ja użyję ją do brwi i pomieszam sobie te dwa odcienie tutaj ze sobą. No to co, robię szybko te brwi.
ok, czas na oko. I ja teraz jako bazy użyję sobie również tego korektora Skobo, tego jasnego sticka i nałożę go na całą powiekę ruchomą, dolną oraz górną i zrobię to pędzelkiem, mimo że to jest ciężka robota tym stickiem, bo jest również też tępy, podobnie jak tamten do konturowania, też ten właśnie stick Skobo, ten brąz, to ten jest równie tępy i po prostu bardzo ciężko go nałożyć właśnie pędzlem, a bezpośrednio na powiekę, jakbym to zrobiła, to po prostu nie wiem, czy by to równomiernie ktoś był w stanie rozłożyć. No i przyszedł czas na makijaż oka i ja użyję sobie paletki, której po prostu nie cierpię. I to jest paletka z W7 i to jest ta paletka z serii The Natty Nine i ja mam w kolorku Midsummer Nights. I to są takie odcienie, mogą się wydawać, że są super, po prostu uniwersalne, ale są ciężko jakby rozcieralne, bardzo ciężko się je nakłada i pigmentacja, zwłaszcza tych ciemnych odcieni, jest po prostu tragiczna. Również się tworzą plamy, ja robiłam razem taki test na żywo, on jest na moim kanale, link będzie gdzieś mieć tutaj u góry, to sobie zobaczcie, jeśli chcecie zobaczyć, jak ona po prostu wypada w akcji. Sama jest jakby dla siebie niewystarczająca, ponieważ nie mamy żadnego beżowego, jasnego cienia, żadnego bazowego cienia, który po prostu jest podstawą w każdej palecie. Ona nie jest samowystarczalna absolutnie, mimo że to jakby w kamerce widzicie, że jest jasny, jakiś złoty, ale jest w rzeczywistości dużo ciemniejszy. I będę chciała sobie użyć troszeczkę tych właśnie róży, może też tego fioletu, bo nie chcę, żeby ten makijaż po prostu za ciężki, za mroczny. Ok, zacznę sobie może od tego różu, który jest tutaj. To jest taki bardzo ładny, zgaszony właściwie róż, on jest zupełnie matowy i nałożę go na całą powiekę ruchomą. I zrobię sobie może jedno oko, a potem po prostu gdy skończę, zrobię już poza kamerą drugie. Trzeba nałożyć naprawdę 4-5 warstw tego cienia, żeby cokolwiek na tej powiece było widać. Nie jest to na pewno szybka paleta do pracy. To jest paleta po prostu, którą jeśli macie wolny dzień, wam się nudzi, to tak się siedzi, człowiek bawi po prostu, dokłada tych cieni i tak naprawdę dalej nie osiągacie efektu, który byście chciały. Ok, teraz weźmy sobie ten zgaszony fiolet, zobaczcie się. Ten zgaszony fiolet, który jest tutaj w rogu i zaznaczę sobie nim załań powieki. Tutaj na środku mam również taki bardzo ciemny brąz i nałożę sobie jakby jeszcze głębiej w załamanie powieki, żeby to załamanie po prostu jeszcze bardziej pogłębić. Zobaczcie, że on wcale nie jest jakoś mega napigmentowany. W opakowaniu wygląda naprawdę na ciemny. No tutaj jest taki sobie. I zobaczcie, jak się one brzydko jakby pylą, że tworzą takie jakby załamania idące za pędzlem na skórze. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, bo ja to co chwilę rozcieram, jakby nie pozwalam, żeby to w ogóle powstało. Ok, i teraz wrócę sobie do tego ciemnego fioletu i to wszystko jeszcze razem rozblenduję ku górze. Na dolną powiekę użyję właściwie tych samych cieni, tylko że zacznę od razu od tego fioletu, który jest tutaj w rogu i nałożę go na całą powiekę ruchomą. I od razu staram się łączyć górną powiekę z dolną, znaczy na odwrót, dolną z górną. Teraz nałożę sobie taki tutaj perłowy cień, on wygląda jak taki miedziany, rudy, coś w tym stylu i nałożę go sobie tak mniej więcej na 3/4 powieki. Chociaż on nam robi takie wrażenie, jakby było nasze oko chore i zmęczone. Właściwie on wygląda troszeczkę inaczej jak w tym opakowaniu, bo tu mamy taki ładny, taki powiedzmy miedziany odcień, a na oko nam się robi taki bardzo bordowy, prawie czerwony.
Teraz wrócę sobie do tego ciemnego brązu i nałożę go na 1/3 powieki na dole i od razu jak wyciągnę go tutaj ku górze, dość wysoko, tak żeby złączyć ten dół z górą. I przy okazji dobieram sobie tego brązu i łączę go jakby tutaj na końcu mojego załamania jakby powieki. Wracam do jakiegoś płatego pędzla i wszystko rozcieram. To jest naprawdę ciężkie rozcieranie tych cieni, one się bardzo plamią. Naprawdę. Tylko tutaj musimy dużą uwagę właśnie przyłożyć właśnie w rozcieranie tych cieni. Tutaj mi się nie podoba, jak powstała mi plama. I wrócę sobie teraz do tego pudru Spice i do dużego płatego pędzla. I po prostu muszę wyczyścić sobie ten obszar, który tutaj nam się po prostu pobrudził. Żeby to wszystko było cały czas estetyczne, mimo że cienie są ciężkie w pracy. Okej, moje oko wygląda troszkę zmęczone przez ten czerwony dół. Dlatego koniecznie potrzebuję tej białej kredki. Użyję sobie kredki, którą lubię. To jest kredka po prostu z My Secret, taka biała. I ja nałożę sobie ją na linię wodną, ponieważ no, potrzebuję ten makijaż tego bardzo. Żeby moje oko trochę odciążyć i odświeżyć. Otworzyć. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica, naprawdę. Teraz brakuje mi w tej palecie, tak jak powiedziałam wcześniej, jasnego, beżowego cienia. I niestety jestem zmuszona użyć tą paletę, którą używałam wcześniej do brwi. I tu jest taki biały odcień. On również szał, nie robi pigmentacją, ale po prostu potrzebuję go na gwałt. I nałożę go we wnętrznym kąciku oka. Zobaczcie, że pigmentacja no też jest kiepska. Dopiero po trzeciej warstwie cokolwiek widać. I nałożę go na środek i odrobinę na dolną powiekę. I teraz wytuszę sobie dolne rzęsy i zrobię to tuszem również, który lubię, ponieważ nie mam tuszu, którego nie lubię. I to jest tusz z Belle. Bardzo lubię go do dolnych rzęs. Ok, drugie oko mamy skończone, twarz zaczyna mi się już świecić. Nie tuszuję górnych rzęs, jak widzicie, ponieważ jutro idę na uzupełnienie moich rzęs, więc nie ma sensu po prostu nic z nimi robić, tuszować też ich nie będę. Teraz sobie jeszcze troszkę przejadę raz tym pudrem po mojej skórze, bo mnie już denerwuje to, że się zaczęłam świecić. I tak, pogłębię sobie jeszcze moje kontrowanie twarzy i zrobię to również tą paletą, którą robiłam sobie brwi i użyję któregoś, nie wiem, może tych dwóch odcieni na końcu do właśnie pogłębienia konturu mojej twarzy. Jako różu użyję również sobie cień z tej palety i to jest taki czerwony, ceglany odcień i połączę go od razu z bronzerem. Niestety nie użyję żadnego rozświetlacza, ponieważ mam rozświetlacza, którego nie lubię, więc muszę sobie tutaj rozświetlenie w tym makijażu darować. Czas na usta i na usta nałożę sobie szminkę z Freedom i ona jest w kolorku 108. To jest taki dość landrynkowaty, cukierkowy odcień. Nie lubię dlatego, że ona bardzo podkreśla wszystkie skórki na naszych ustach. Ciężko kryje i się bardzo nierównomiernie rozprowadza. I na tą pomadkę nałożę sobie błyszczyk, którego po prostu też nie cierpię. I to jest błyszczyk z Maybelline Color Sensational i on ma numerek 105. To jest taka bluzkinka. Ale błysk jest po prostu znikomy. Trzeba nałożyć naprawdę bardzo grubą warstwę, żeby cokolwiek było widać. No usta już troszeczkę landrynowate, ale niestety musiałam wkładać tą szminkę, że ona jest po prostu kijowa.
Okej, okay, tak prezentuje się całość tego makijażu. Mam nadzieję, że podobał mi się ten efekt, bo powiem, że ja mam użytych produktów, których nie lubiłam i jest całkiem spoko. Chyba przekonam się ponownie do tego sticku do konturowania Skobo, do tego bronzera, bo kolor dla mnie po prostu jest rewelacyjny. Dajcie mi znać w końcu, czy macie takie produkty, których nie lubicie używać i po prostu nie cierpicie w waszych kosmetyczkach. Ja już się z wami żegnam, dzięki za uwagę i trzymajcie się, pa, do następnego.